Cztery razy na podium, trzy razy drugi, raz trzeci, jeszcze nie wygrał i pewnie ma wielki apetyt rozpocząć tak jak w ubiegłym roku od wygranej w Oberstdorfie. No zobaczymy, czy potwierdzi to, co pokazywał na treningach i jest piękny skok. To jest człowiek walki. Tak od niechcenia, już wczoraj było widać, że ta forma u niego przychodzi. Nie ciągnął skoków, a i tak były wystarczająco dalekie. Dzisiaj na treningu już strzelił mocno, by pokazać rywalom, kto tu może rządzić. I jest 130,5 metra, a więc zdecydowanie 10 metrów dalej niż Simon Amann. I oczywiście Janne w tej chwili jest liderem. Ale przypomnę, był przecież tutaj medalistą na tej skoczni w lutym za Honenem, Ljokelsejem. I Żirachka wygrał w 71 roku turniej czterech skoczni. Później jeszcze był dwa razy drugi. Był także mistrzem olimpijskim i to są plany Jakuba Jandy. Ale doleciał do 120 metra. Odskoczyli niewiarygodnie dwaj Finowie i Ljokelsej tymi swoimi skokami pod 130 metrów. Okabe jeszcze miał 128. A później wszyscy w granicach skoku Adama Małysza. 123,5 dalej skoczył od Adama Małysza Jakub Janda. No pewnie będzie gdzieś w granicach piątego miejsca. Ale zobaczymy, co zrobi Andreas Witthelzl. Wygrał już przed 6 laty. To była ostatnia wygrana, turniej czterech skoczni. W kwalifikacjach skoczył wczoraj najdalej 140, niedobrze. Nadal pozostaje różnica w stosunku do tej grupy, która wygrywa poszczególne serie czy zawody. Ljokelsej, Hautamäki, Ahonen. Ten pierwszy skok nie był udany, a przypomnę, w Engelbergu dwa razy najdalej. Bajc dojechał dopiero wczoraj wieczorem, już po treningach do Oberstdorfu. O, też ten skok się nie zaczął najlepiej od skrzyżowanych nart, ale jest to 30 metrów. Po prostu jest piekielnie mocny, nie ma co ukrywać. W tym sezonie należy do zawodników, powinien objąć prowadzenie. Tym bardziej, że on zawsze dostaje wysokie noty. Tu było małe skrzyżowanie nart po wyjściu z progu. Odważnie kładzie się, to później jest jego silna strona w locie. 133,5. Jest oczywiście pierwszy. No i teraz Okabe ma 6,1 punktu przewagi nad Jandą. 3,5 metra. Zatem on nie musi skoczyć tak bardzo daleko. Jemu wystarczy 127 metrów. A przypomnę, że Okabe w pierwszym skoku był na bardzo ciężkich warunkach, spada na miejsce czwarte, jest poza podium. Podium może być takie, jakiego się można było spodziewać. Może Kutel powinien tu być blisko, jest daleko. Ljokelsej prowadzi, Janda drugi, Okabe trzeci i teraz no, Janne Ahonen, wielki mistrz. Czyżby chciał po raz kolejny wygrać. 132,5 metra musi skoczyć. Jest już w powietrzu. Patrzy tam daleko, żeby dolecieć. No trudno powiedzieć, czy było tyle. Ljokelsej będzie czekał do końca. Ma szansę na wygraną. To byłaby pierwsza wygrana Norwegów. 130 metrów. Noty wysokie po 19. Tak jak w pierwszym skoku. 57. No i będzie bliziutko, bardzo bliziutko, tylko kto? Czy Ahonen, czy Ljokelsej? Zrobił wszystko, co mógł. Ljokelsej czeka, my też czekamy, nie ma rezultatów, powinny się za chwilę pokazać.
ale dzięki temu mamy napięcie 279. Janne Ahonen jednak pokazuje, że wraca do gry w wielkim stylu. Pierwsza wygrana w tym sezonie, ale wygrana, która być może rozpoczyna jego drogę po czwarte zwycięstwo w turnieju czterech skoczni. Jens Weißflog, który komentuje te zawody dla niemieckiej stacji ARD, pewnie teraz zaczyna być troszeczkę zaniepokojony, a może szczęśliwy, że ktoś taki równie wielki jak on, jak Janne Ahonen, sięga być może po czwartą wygraną. Na razie wziął pierwszą lewą z tego rozegrania na czterech skoczniach. Jak będzie dalej? Nie będzie na pewno łatwo. Blisko za nim rywale. Liu Kelsey tylko 2,5 punktu traci. Janda 8,3. Janda w dobrym stylu wrócił także do gry. Okabe czwarty, Hautamäki piąty, Witthelsl szósty, siódmy Szpet. Oto właśnie Państwo to widzą. Janne Ahonen fantastycznie przygotował formę Finn. Mimo że sam twierdził, że jeszcze cztery skocznie to jest trochę wcześnie. Ale z drugiej strony to, co mówiłem, jak ktoś jest mocny, to może utrzymać tę formę bardzo długo, tak jak Ahonen w zeszłym roku. Daleko, pięknie, a więc chyba jeszcze dalej. No zobaczymy. Wydawało mi się, że dalej, ale nie, jednak jest bliżej. 122,5 metra, będzie drugi. Przegrywa tylko o 1,6 punktu. Wyższe noty dostał od Andrasa Kofflera, ale ten skok rzeczywiście bardzo ładny do końca. Proszę zwrócić uwagę, zarzucano mu markowanie telemarku. A tutaj Ari Sauko po prawej stronie, zachwycony, jego trener prywatny z klubu w Lahti. No i jest na razie drugi, człowiekiem otwartym, radosnym, pełnym entuzjazmu w pracy. A to się przenosi później na zachowania zawodników. Lata pięknie, stylista, trochę krótko, ale będą znowu bardzo wysokie noty. Bajt zadowolony, zobaczymy ile. 125 metrów. No jednak tego nie było widać dopiero po reakcji oczywiście trenera, oni tam są bliżej. I to w jakim stylu? 19, 19,5, 57,5. Tak Bajc potrafi się cieszyć. Janda jest w tej chwili 135,5. Wcześniej pamiętamy nasze napięcie, nastroje w Salt Lake City. Dominator Janne Ahonen już 3 razy wygrywał turniej czterech skoczni. O, piękny skok, piękny. Teraz on stawia wysoko poprzeczkę dla reszty. Piękny. Gratulacje od Ili Antili, bo to rzeczywiście mistrzowski pokaz. Proszę zwrócić uwagę, mała korekta od razu po wyjściu, wiedział, że trzeba się wyłożyć mocno i pięknie do końca. 124 metry, a więc jest piekielnie mocny. Teraz noty, trochę rozrzut jest za duży, od 17,5 do 19. Ten skok był rzeczywiście, jest tylko na górze. Pięknie lata. No, ma na dole mocny wiatr, musi wyjść z progu tak jak potrafi, a później leci w porywającym stylu. Czy doleci? No trudno powiedzieć. Ahonen będzie miał chwilę teraz zastanowienia, chociaż może brakować, tak, 121,5 metra, a więc drugi zwycięski konkurs Janne Ahonena. Powtarza się sytuacja sprzed roku, wygrał 3 pierwsze i dopiero w Bischofshofen pokonał go Martin Helwart. Janne Ahonen
po 19. Czeka, bo jeszcze komputer nic nie podał. Noty po 19. Tutaj ogromnie zyskał na tym. No zaraz. Pierwszym. 71. O 2 i... Janda! Janda jednak 2,5. Pośpieszyłem się z tym. Nie było jeszcze wyników. Powiedziałem, że te punkty będą, proszę Państwa, ważne za 57,5. 2,5 punktu tutaj dostał i o tyle wygrał. 121,5 miał, 5 punktów przewagi. No i znowu Bajc wykonuje swój taniec. Jakub Janda. Nie będzie w takim razie powtórki z ubiegłego roku. Jan Ahonen jednak jest za Jakubem Jandą. Długo nie było tego rezultatu. W drugim skoku dzięki bardzo wysokim notom, 57,5 za styl, podobnie zresztą jak i w pierwszym, a tu stracił 2,5 punktu, czyli w sumie 7,5 punktu miał przewagi i mimo, że skoczył bliżej 2,5 metra od Jana Ahonena w tym skoku, to wystarczyło, by wygrać. Piąte zwycięstwo w tym sezonie Jakuba Jandy. Rośnie nam faworyt Igrzysk Olimpijskich. No on rośnie już od lata, ale ta forma pokazuje, że będzie groźny. Bardzo piękna postawa Jana Ahonena. Gratulacje. No i po tym długim oczekiwaniu jednak decyzja Jakub Janda. Pierwszy Jana Widzą Państwo, bywa jednego dnia w kwalifikacjach bez obciążenia. Świetny skok, 128,5 metra. Dzisiaj na treningu skoczył 120,5 metra. No ale mamy teraz pojedynek, na który wszyscy czekają. Jakub Janda, lider Pucharu Świata. Już znowu wyłożony na nartach. O, przemknął za granicę 120 metrów. Mają bardzo trudne warunki. Morgenstern skoczył 130 metrów. Jakub Janda zdecydowanie bliżej. To było przed granicą 125 metrów. 123,5 metra. A więc teraz odrabianie strat do Morgenstern'a. Hütela, który miał także wysoką notę za skok 127,5. 128 Ljokelsej. Kasai. Ci, którzy skakali teraz w ostatnich parach, nie mieli dobrych warunków, ale wierzę, że Jan Ahonen jest w stanie skoczyć daleko. Zwycięzca z Garmisz, Jakub Janda, w tym sezonie 5 wygranych, niezadowolony. No i popatrzmy, ten wiatr tylko na dole jest niesprzyjający. Co zrobi Jan Ahonen? Odbijał się tu bardzo mocno i potrafił wydusić z każdego skoku odległość. Jest dalej. Ale Jakub Janda oczywiście także będzie w gronie przegranych. 124 metry. Dalej pół metra, tylko noty. Po 18. Jakub Janda jednak będzie. A więc znowu to samo. Nie, Ahonen, Ahonen. Po 55,5. Teraz zmiana decyzji. I jest po 55,5, a więc te pół metra po raz pierwszy wystarczyło Honenowi, aby wygrać z Jandą. To jest pierwszy przypadek w tym sezonie, że otrzymał równe noty za styl Ahonen z Jakubem Jandą. Zawsze dostawał o 2-3, nawet więcej punkty, więcej 3. Różnica minimalna 122,7. Ahonen 121,8 i oto mamy w tej chwili aktualną sytuację po pierwszej serii niespodzianek, chociaż Thomas Morgenstern potwierdził dzisiaj dobrą formę z treningu. Najdalej 130 metrów prowadzi Kittel drugi, Ljokelsej, Kasai, Büstel, Benkowicz, który bardzo regularnie zaczyna skakać, Matti Hautamäki pierwszy, lucky loser, będą jeszcze Szpet, Janda, Mellinger, Kraniec. Ahonen na miejscu 10, no ale dla niego istotna informacja. Jakub Janda jest za nim, dzieli ich
5,8 punktów. No i Jakub Janda, lider Pucharu Świata. Przypomnę, poprawił w stosunku do poprzednich lat właśnie błąd w odbiciu, a później potrafi już wszystko. I ten skok jest właśnie taki, na jaki czekaliśmy. Chodziło o to, żeby stopy wyprzedzały dawniej biodra, teraz jest aktywniejszy. Zwiększył kąt natarcia tułowia, łapie wyższy tor lotu, ma znakomite czucie lotu, piękna sylwetka w powietrzu. Bardzo ofensywny, 133 metry, a więc to już jest taki skok, który dawałby mu podium. A kto wie, może teraz akurat oni mają dobre warunki, a ta grupa zawodników, która w pierwszej serii skakała dobrze, będzie miała gorzej i to się wszystko wyrówna. Na razie dobra nota 263,2. Jakub Janda obejmuje prowadzenie. Po nim będzie Okabe, Coloredo, Szpet, Leutzel, a my mamy naszego zawodnika Rafała Śliża. Jest koło Bartosza Hellera. Rafał, jesteś... Na razie Ahonen pierwszy, drugi. Janda trzeci, pierwszy. No i ta różnica, która naprawdę jest niewielka. 3 metry teraz, żeby skoczyć i pewnie prowadzić, no, 135 metrów. Powiedzmy, że załatwiałoby sprawę, ale bez lądowania na dwie nogi to jest bardzo daleko. To jest, przypominam, rekord skoczni. 134,5. No nie. 134,5 Sven Hannawal przed 4 laty. A to było bliżej niż 130 metrów. 129 przed tą linią oznaczającą tę odległość lądował Jan Ahonen. I przegrywa z Jandą 7,8 punktu i traci prowadzenie. O 2 punkty będzie w tej chwili za Jandą w turnieju czterech skoczni. A zatem tu się robi ciekawie. Bischofshofen rozczarowany jest. No ale mówił na konferencji prasowej, Janda skacze w tym sezonie znakomicie. Wątpliwości, Okabe skoczył 130 w drugiej, 129,5 przy bardzo wysokich notach. Lars Bystoel, Lasz, jak mówią Norwegowie. Energii. Wokół niego już sztab ludzi, ale rządzi wszystkim bezapelacyjnie Bajc. Psycholog tak, ale doradza Bajcowi. A Bajc nakręca fantastycznie Jandę na wielkie rzeczy. Jakub Janda w powietrzu, proszę zwrócić uwagę. Płynie! Daleko! Pięknie! Pięknie! Ależ fantastycznie skoczył! Ile to jest metrów? 140, powinno być 141! A więc brawo, brawo Jakub! Dzisiaj podszedł do mnie ojciec Jakuba, powiedział, no, cieszę się, że w Polsce mój syn jest tak popularny. Wiele lat przyjaźnił się z Robertem Mateją, był na jego weselu. To dziś wspomina to jako fantastyczne przeżycie. Powiedział, zaproszę na mój ślub z Łocją. I oto jest wielki men. Basia Bajc obok Kutina, najwyższy z trenerów. Ale on zaczyna się śmiać, że jest największy. Tak jak był, wszyscy stawiali na Ahonena. Przypominam, zakłady są na Jandę. Nikunen, tak jakby troszeczkę się skrzywił. Nie, nie, to nie chodzi o to, że on się krzywi. On wie, że ma wspaniałego fajtera. Jan Ahonen, człowiek maska, ale człowiek walki. Poszedł w górę. Daleko. O, chyba dalej. No nie wiem, zobaczymy. Fantastyczne zawody. Fantastyczny skok. Jan Ahonen. 141 metrów, ale Janda miał po 19,5. 19 punkt mniej będzie miał Jan Ahonen, a zatem ma stratę 3 punktów. To jest, proszę Państwa, mówię o sytuacji po całej serii 7 skoków w konkursie czterech skoczni.
dwa przed dzisiejszym startem temat. I oto mamy, proszę Państwa, sytuację, punkt różnicy, ale teraz trzeba będzie skoczyć 2-3 metry dalej, żeby wyrównać noty i żeby wyrównać odległość. Czy Janne Ahonen dzisiaj jest w stanie to zrobić? No odpowiem sam, jest. Tylko czy skoczy? Czwarty Janne Ahonen wygra turniej czterech skoczni. Czy po raz pierwszy Jakub Janda, po raz pierwszy od 71 roku, kiedy wygrywał Iziraszka. Ahonen w powietrzu! Fantastycznie i pięknie stylowo! Brawo Janne! No i teraz Janda jest pod ścianą, ależ kapitalny skok, 141,5, widzą Państwo, pełnia zadowolenia, odpina energicznie, już wiązania, zrobił swoje 141,5, a my możemy tylko go po prostu uścisnąć, że tak znakomicie nam reżyseruje ten turniej czterech skoczni. Genialna zabawa. I pozostaje jeszcze Jakub Janda. Noty Ahonena. No więc, żeby nie było wątpliwości, 57 punktów. Tu może trochę zyskać. Ma 3 punkty przewagi. On musi skoczyć, może skoczyć bliżej, ale to musi być daleko. 3 punkty, to są 2 metry, czyli powiedział na konferencji prasowej w Oberstdorfie, nie myślę, kto skoczył, nie wiem, kto skoczył, nie wiem, co robi Janne, to jest problem Janne, a ja wiem, co ja mam robić i czy to zrobi, czy będzie nowym Raszką. 3 razy Raszka tu wygrywał, 5 razy wygrywali Czesi, czy wygra po raz 6 Janda, to jest w granicach 140 metrów, czy wystarczy? Janne chyba wie, że to może być 139. A więc na granicy, proszę Państwa, po 19,5 noty, będzie miał więcej za noty i Ahonen, Jakub Janda, 2 punkty. Janne Ahonen, łączna nota, 293 punkty. Jakub Janda, przewagi. 4,7 punktu w 57 roku, ale to było inne skakanie. Później słynny Sepp Bradl w 53 roku. W pierwszym konkursie wygrał o 1,1 punktu. A tymczasem ani widu, ani słychu żadnej informacji. No i czekamy w takim razie na oficjalne ogłoszenie, kto będzie zwycięzcą. No to jest sytuacja, której właściwie nikt sobie nie mógł wyobrazić. 58,5 w pierwszej serii otrzymał noty za styl Jakub Janda i prowadził o punkt. I prowadził, proszę Państwa, o 3 punkty. A więc Jakub Janda. Jakub Janda. Jakub Janda obok Jiří Raszki jest po raz drugi zwycięzcą turnieju czterech skoczni. 3 punkty przewagi były przecież, bo dorzucił punkt do 2, które były po pierwszej serii. A zatem Bajc cieszył się, bo Jakub Janda. A tu mamy 1081. Po pierwszej serii 2 po konkursie, czyli 2. I mamy 2 zwycięzców. A więc no, tym wszystkim można naprawdę stracić nerwy. Pierwszy raz w historii, proszę Państwa, to będzie 4. wygrana Jakuba Janne Ahonena. Pierwsza Jakuba Jandy i pierwsza w historii. Taka historia, że na podium stanie 2 zawodników razem. 8 skoków i wyskakać wspólną notę, to jest po prostu coś niebywałego.